Kolejny etap wojny przed nami, lepszy czy gorszy, to się okaże na końcu, a tymczasem zapraszam do zabawy. Spoko wygląda, jak Kabuto przejmuje kontrolę nad Mu i przez niego rozmawia. Wspaniale Madara niszczy Shinobi Sojuszu przy akompaniamencie cichej, niepokojącej muzyki i jeju, jakie dobre One Man Army oraz ten spokój bijący od Madary, no świetne. Badasowo Uchiha tylko się otrzepał po ataku Temari, lekceważąc ją totalnie. Ciekawe, że tutaj Madara ma Rinnegana, chwilę później MS-a, a w jego przypadku w sumie jest to możliwe, żeby sobie switchować te dojutsu, ale na tym etapie tego nie wiemy. Spoko też była ta animacja zmiany MS-a w Rinnegana, kompletnie o niej zapomniałem. Zjawiskowa jest ta bezsilność Shinobi, którzy patrzą na poziom Madary, który zrzuca na nich meteoryt. Git też wygląda Gaara próbujący razem z Onokim zatrzymać meteoryt, spoko młody współpracuje ze starym, a tu nagle jeb, pojawił się kolejny głaz, no kozak. Niezłe pobojowisko zostawił Madara, a dopiero przyszedł na pole bitwy. Z niewiadomych nie wiemy, czemu Madara spojrzał pod ubranie, a to dlatego, że tam ma komórki Hashiramy i jeszcze na koniec stworzył dosłownie las, no grubo. Minusów nie widziałem, odcinek na dychę był prześwietny. Dziadzia ma wielkie jajca, grożąc Madarze, a śmiechem jak Shikaku powiedział do Genmy, żeby nie żartował i powiedział mu, że prawdziwy Madara został wskrzeszony, na co Genma, że przeprasza, ale ma dobry żart. Niestety go nie poznaliśmy. Wyśmienity ten Madara, przyszła do niego piątka Kage, a ten na spokojnie, że w sumie Git będzie mógł sobie potestować techniki i ej, serio, Gaara i Onoki to zaczęli ostro współpracować, ciągle wspólnie atakują i bronią, to jest fajne, ale dziadzio to też spoko bufik ogólnie, zwiększa bądź zmniejsza ciężar osób, przez co Raikage był raz bardzo szybki, a raz bardzo silny. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Tutaj pokazano Utakatę i Naruto, jakby się znali, a to filler. W mandze tego nie było, trochę słabe to takie łączenie wątków, no i jeszcze sporo trwały te flashbacki, dosłownie skopiowane sceny, no słabiutko. Plusem ich było to, że pokazali walkę Paina z Utakatą, raz, że to było dobre, a dwa, podobają mi się takie wątki zamknięte, choć szkoda, że tego nie zrobili wtedy, bo spoko wyglądało to, jak Utakata zmienił swoją formę i ubił dwie ścieżki. I ładnie Naruto dostał demencji i używa talk no jutsu na Kyubim, twierdząc, że kim jest Tobi, by stwierdzać, że mając ogoniastą bestię był nieszczęśliwy. No był, to niezaprzeczalne, widzieliśmy 82 razy sceny z Naruto na huśtawce. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 3. Chciałem dać plusa za poszerzenie walki Roshiego i Kisame, ale to tylko zapychacz, prawie nie było tej walki. Reszta to już coś, co widzieliśmy, nie wiem po co to dodali tak szczerze. Nie, no wiem, żeby przedłużyć. W sumie fajnie, że te oczy nie są tylko na pokaz, a Edo Jinchuriki używają Sharingana, jakby go naprawdę mieli, a Rinnegana mają wspólne widzenie, Git. Śmieszny killer rapował o piersiach Yugito, żeby powiedzieć, że tam jest odbiornik i niezła taktyka. Ośmiogoniasty rozwalił las, żeby mieć większe pole widzenia, w sumie jest spoko sprawa, bo Edo Jinchuriki mają przewagę w widoczności, no i cóż, jak widać udało mu się zrobić kraterek. Ładnie wygląda, jak Roshi stworzył morze lawy, ale jak dla mnie to ta walka Jinchuriki nie jest jakoś ciekawa. Jest tu kilka szybkich ataków, których przedtem nie widzieliśmy, ale to tyle. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 6. Spoko pojawienie się Sasuke od dłuższego czasu i tutaj już z Eternalem. Obito to w sumie taki dosłownie cień Madary, nic w pełni nie jest w stanie kontrolować, w tym też Edo Jinchurikich. Jednocześnie zaszedł cholernie wysoko i zawsze jest niewystarczający. Smutne. Swoją drogą, nie tak dawno Naruto z jakąkolwiek powłoką Lisa już był taki straszny, a tutaj Kakashi i Gai lecą na 6 Jinchurikich w trybie ogoniastych? No fajnie, fajnie. Tutaj także Gyuki wyjaśnił, w jaki sposób Naruto mógł używać klonów z czakrą Kyubiego. W takim razie się myliłem co do tego, że tu jest jakiś plot armor. Kyubi po prostu mu na to pozwalał i nie pobierał jego czakry. Jak dla mnie Kakashiemu i Gaiowi zbyt łatwo idzie ta walka z Edo Jinchuriki. Ożywieńcy jeszcze przed chwilą masakrowali Naruto i Killera, którzy nie byli w stanie nic zrobić, a ktoś o znacznie, znacznie niższym poziomie ich po prostu dominuje? No słabizna. Za to ciekawie, Kurama ciągle podgląda Naruto z boku, udając, że się nie interesuje. Niewiadomych także nie widziałem, odcinek oceniłem na 5.
Tutaj flashbacki z pierwszego odcinka, tutaj z walki z Haku, tutaj z Jiraiyą i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę odcinek pokazujący życie Naruto z perspektywy Kyubiego, który cierpliwie czekał na to, by Blondas używał jego mocy i przez to mógł się on wydostać. Jest to na pewno ciekawa wizja, ale dałoby się to znacznie skrócić, a tak mamy dużo przeklejonych odcinków z jakąś tam namiastką komentarza Kuramy. Nie wiadomo jak nie było, odcinek na 3. Po raz już kolejny te same flashbacki z sytuacji tak naprawdę niedawnej i to zajęło 1/4 odcinka. Później ponownie dostaliśmy skrót życia Naruto w formie flashbackowej i zajęły ponownie około 5 minut, więc połowa odcinka to festiwal przypominajek, a po co? Żeby pokazać, że tak no jutsu na Kyubim zadziałało. Trzeba przyznać, że Naruto sprytnie stworzył dużo klonów w brzuchu Son Goku, żeby ten go wyżygał, a później super złapał pręt z jednej strony, a klonem wszedł w tryb mędrca, by wyczuć oryginał i wypchać pręt od wewnątrz. Naprawdę dobry plan. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Pięknie Tobi pocisnął Naruto, że powstrzymał dopiero jedną bestię, a wygląda jakby miał tam zaraz spaść. Piękne. Później Kurama śmiesznie pocisnął Naruto, że nie musi już przyciągać jego czakry, ale jak chce to w sumie można, bo mu się tam nudzi w środku, ale już trochę niepotrzebnych flashbacków, czy też strasznie mech było to odbicie 5 bijudom przez Naruto. Zbyt banalne to było. Znowu wszystkie ogoniaste to ściek, bo Naruto zyskał nową moc. Jeszcze później Naruto solo stworzył bijudamy o takiej sile jak piątka ogoniastych razem wziętych, no słabo, a gość ten tryb ma od 3 minut. Śmiesznie już za to Naruto popłakał się widząc Jagurę i uznając, że był taki młodziutki, słabszy od niego i tak szybko umarł, a pewnie nigdy nie pocałował dziewczyny, a Kurama z niego zaśmieszkował, że przecież Naruto też tego nigdy nie zrobił i całował się jedynie z Sasuke. Fajnie ogoniaste po kolei się przedstawiały po imieniu, jednak minusem tego jest tutaj znowu mieszanie filerów z kanonem, gdzie Isobu już niby spotkał Naruto, a Utakata także powiedział, że się znają. No i takie biedne to wyciąganie tych odbiorników z każdej bestii, bo to serio pokazuje, że to ogoniaste to jakieś straszne pierdoły. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 6. Fajnie się zaczął odcinek od wyliczanki, którą Naruto skomponował o ogoniastych bestiach i ich imionach oraz Jinchuriki, spoko sprawa, ale tu już to wytyfy. Nie ma to jak znowu sceny z poprzedniego odcinka, to nawet nie flashbacki, tylko po prostu to samo i później ta sama sytuacja. I znowu, nie wiem, dla mnie to jest takie lenistwo twórców, gdzie Shikaku zlecił Inoichiemu przekazanie wszystkim jednostkom, że Naruto i Killer Beast dominował Tobiego i że ten ma to załatwić w 15 sekund, na co Yamanaka, że to będzie trudne i zdąży w 10, trwało to finalnie 32 sekundy, a po wszystkim stwierdził, że przeciągnęło się i zajęło to 20 sekund. Po co w takim razie była ta scena poprzedzająca? Nie wystarczyłoby tego odpowiednio zamienić? Mamy inne zegarki czy jak? Ja wiem, że głupio czepiam się tego czasu w Naruto, ale chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby oni powiedzieli, że coś będzie trwać minutę i rzeczywiście będzie trwać minutę, tylko zawsze jest to rozciągnięte do jakiegoś niebotycznego poziomu. To jednak zwiększyło morale i były to pozytywne sceny. Tak samo na koniec rozumiem przebitkę na ślady w błocie, ale czy ona naprawdę powinna trwać minutę czasu, żeby pokazać Sasuke? Rozciągnięcie masakryczne. Niewiadomych brak, odcinek na 5. Niby odcinek oparty na mandze, a dzieciaki przywołują wspomnienia z filerów. Karin też ma jakieś borderline, uważając, że chce Sasuke, ale też i nie chce, bo próbował ją zabić. Zawiodłem się na niej, szkoda, że nie postąpiła bardziej sensownie i po prostu go nie opluła, no ale trzeba przyznać, że ma też duży mózg. Wyciągnęła z okularów nóż, a pod obrazkiem Sasuke miała schowane narzędzia. Nice. No ale znowu męczące przedłużanie, gdzie Suigetsu sobie przypomina, jak uratował go Sasuke. No fajnie, fajnie, ale who cares na tym etapie. Później jeszcze kolejne przypominajki z kilku arków wstecz. Ogólnie większość odcinka to festiwal flashbackowania. Z pozostałych dobrych rzeczy to patrzcie, co znajduje się pod biurkiem. Niezłe to sekretne pomieszczenie Oro. A z niewiadomych to nie wiemy, co tutaj odkrył Suigetsu. Otóż to, że wężowaty jest w stanie przywołać 4 Hokage. Spoko także Sasuke podniósł Zetsu jak peta z ziemi, po czym odciął mu głowę. No niezły psycholek. Odcinek oceniłem na 3. Madara znowu pokazuje swoją siłę, podgrzewając atmosferę wokół Kage. Ładnie młody Onoki poleruje kamyczek, a tutaj w sumie dostaliśmy kopię woli ognia, tyle że tutaj się nazywa to wola kamienia i polega na tym, by nigdy się nie poddawać. W sumie to takie różnice, nic poza tym.
Spoko Noki Jintonem wyciął dziurę w tym ich ognisku i super scena jak Sasuke zauważył Edo Itachiego i nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdzie starszy brat nawet nie zareagował. Niestety były tutaj niepotrzebne flashbacki, a te po raz już miliardowy z masakrą klanu Uchiha to już w ogóle. Podoba mi się za to ten styl myślenia Itachiego i to, że był świadomy swojej porażki, a nie każdy potrafi się do tego przyznać. Tak samo dobre było to, że Madara szanował moc Hashiramy i go chwalił, jednocześnie cisnąc Tsunade, że nie dorasta mu do pięt, no i jest kobietą. Nice. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Fajnie tutaj wszyscy Kage zaczęli naprawdę współpracować i udało im się uszkodzić najniższy stopień Susanoo Madary. No to i tak wyczyn, a później Tsunade była w stanie jednym ciosem rozwalić dość sporą część ciała jego klona, co ewidentnie jakoś tam na niego podziałało, bo zaczął walczyć trochę poważniej i przebił Tsunade na wylot, ale ta pokazała, że nie można jej lekceważyć, przeżyła to gojąc od razu swoje rany. Super. Zabawne, że Kabuto wymieniał swoich ożywieńców jako kogoś, kto przechyli szale zwycięstwa wojny, a zdecydowana większość została już pokonana i zapieczętowana, no ale bracia Uchiha o tym nie wiedzieli. Madara Przekozak stworzył 5 klonów na każdego z Kage, skoro oni przedtem walczyli 5 na 1, a później badasowo zapytał, czy chcą, by używały Susanoo, czy nie. Piękne. A z kolei Kabuto fajnie pocisnął Itachiego, że jest zaskoczony, że osoba, która zabiła swój klan, ma dobre serduszko. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, a odcinek oceniłem na 8,5. Spoko Kabuto sobie zasłonił oczy, żeby być odpornym na genjutsu. Tutaj też powiedział nam, że Karin jest z klanu Uzumaki, co zdziwiło Sasuke. Pewnie gdyby wcześniej o tym wiedział, to by jej nie zrekrutował. No, trzeba przyznać, że poprzez te eksperymenty i jaskinie Ryuchi to Kabuto stał się kilkukrotnie silniejszy i w tym przypadku nie brzmi to jak boost, bo raz, że to było jakoś tam wcześniej pokazywane, dwa, to on niejako ukradł tę moc. Pięknie za to Itachi wydedukował zamiary Kabuto i im przeciwdziałał, a Yakushi był zadowolony, że udało mu się przebić Itachiego, a tak naprawdę to tutaj zaczęła się powoli formować jego klęska. Te flashbacki z Dzikiem to nawet dobre były, bo dzięki temu mieli ukrytą taktykę przed Kabuto. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8. Te same flashbacki, niepotrzebny zapychacz. Z jednej strony spoko scenka, ale tak na luzaku sobie Sasuke z Tobim siedzą w barze i nikt nic nie podejrzewa? Tym bardziej, że obydwaj mają sharingany. To w sumie chyba też pierwszy raz, gdzie pewność siebie Kabuto go tak naprawdę zgubi, bo zawsze działała na jego korzyść i była badassowa. Tutaj to tylko przechwałki. Itachi ponownie wygłosił swoją ideologię i to, że poniósł porażkę. Nie udało mu się stać lepszym, ale wiedział, co zrobił źle. Także dowiedzieliśmy się, że imię Kabuto pochodzi od Nono, która go tak nazwała, bo ten nie pamiętał, jak się nazywa i skąd jest. Tutaj też mocno wzruszająca scena, tylko mam pytanie. Jakim cudem okulary dorosłej Nono pasowały na kilkuletniego Kabuto? Elastyczne te oksy czy jak? Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. No trzeba przyznać, że Danzo, Korzeń i Oro to na tym etapie dość okrutni ludzie, wymagają dość dużo i jeszcze grożą sierocińcowi. To zabicie kobiety poprzez Kabuto było całkiem szybkie i precyzyjne, a później się dowiedział, że to była jego przyszywana matka, co naturalnie zryło mu banie. No i mega przykre, że ten Kabuto przez bycie szpiegiem w sumie już nie wiedział, kim tak naprawdę jest. Ta cała historia prania mózgu i tak dalej jest dość hardkorowa, tyle że ta przynależność do Korzenia ma trochę dziur. Wiadomo, że Danzo pokazano dopiero w Shippudenie, ale skoro takim zagrożeniem był Kabuto i chcieli się go pozbyć, to jakim cudem sobie na luzaku dołączył do egzaminu na Chunina, w ogóle się nie ukrywając. Nie wierzę, żeby Korzeń mógł o tym nie wiedzieć. Nieźle Kabuto wkurzył się i wyżył na Orochimaru oraz fajnie, że pokazano, jak naprawdę narodził się jako postać, którą znamy. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 10. Kabuto powiedział, że Itachi jest jego najdoskonalszym ożywieńcem. No z całym szacunkiem do Itachiego, ale to miejsce bym przypisał Madarze. Dostaliśmy tutaj niestety te same flashbacki co z poprzednich dwóch odcinków, słabo, a później jeszcze te same wałkowane z Sasuke. Nie było ich na szczęście dużo. Ten Kabuto to przerażający chłop. Wygląda co prawda jak gówno, ale z drugiej strony jest to smutne, że posunął się tak daleko, żeby określić, kim jest, robiąc na samym sobie eksperymenty. Sprytne było to, jak Kimimaro stworzył flet z kości, po czym Kabuto zmienił go z Taiyuą i pięknie Kabuto wyszedł z rejca węża i przeciął Itachiego na pół,
choć tak naprawdę było już po wszystkim. Fajnie też są sfokusowane różne sceny, które będą się powtarzać, bo tak działa Izanami, jak nadepnięcie na biuro kruka, kropla spadająca na ramię Kabuto, czy odcięcie jego rogu. Później, gdy Yakushi się zorientował, że to genjutsu, to strasznie ryje mu do manie, bo uważał się za najsilniejszego na świecie. Pięknie przerażająca technika. Niewiadomych brak, odcinek na 9. W bardzo prosty i przystępny sposób Itachi wytłumaczył nam, jak działa Izanami, a przynajmniej część tej techniki. Spoko też wyjaśnił, dlaczego ta technika jest zakazana, jako że wiele osób chciało osiągnąć jak najlepszy rezultat, co powodowało, że nienawiść też rosła, a ta historia tej babki i chłopa w czarno-białej opowieści jest prosta, ale ciekawa. Podoba mi się po prostu to, jak działa Izanagi. I ciekawe jest też to, że Itachi tak naprawdę w głównej mierze rzucił to genjutsu po to, by pomóc Kabuto. Emocjonujące jest też to, że Urushi ciągle czeka na Kabuto, aż ten wróci do sierocińca. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 10. Bardzo fajnie tutaj Onoki zwiększył morale Kage, jednakże ta walka przez to, że pokazywana w urywkach różnych odcinków, wydaje się dość długa, a potęga, z jaką się mierzą, powinna ich wyeliminować bardzo, bardzo szybko. W końcu z jednym Madarą mieli problemy, a z 25 klonami Susano już jakoś sobie tam radzą? Wręcz Onoki z pomocą Tsunade rozwalił je wszystkie i jeszcze uszkodził Madarę. No gryzie się to trochę. Tutaj też zabrnęliśmy niestety jeszcze dalej w festiwal Megazordów, co nie jest wcale dobrą wiadomością, ale reszta odcinka toż to siwo. Pierwszy raz od jakiegoś czasu widzimy smutek u Sasuke, bo w czasach bieżących głównie pokazywał nienawiść. Podoba mi się animacja, jak Susano Madare zaczęło tracić moc przez to, że Itachi wyłączył Edo Tensei. Oczywiście Danzo użył w tej rozmowie jakiejś tam formy manipulacji, ale moim zdaniem miał rację. Tak naprawdę przez jego plan zdołały uchować się dwie osoby z klanu Uchiha, natomiast gdyby zamach stanu się dokonał, to najpewniej nie zostałby nikt, ale niepotrzebne straty byłyby po obu stronach. Dostaliśmy dopełnienie historii rzezi klanu i to naprawdę było smutne. Słowa ojca i matki akceptujących to, co robi ich syn, jeszcze bardziej kują w serce, bo można się tylko domyśleć, jak ciężkie to było dla tak młodego chłopca i naprawdę przegenialne było drugie zakończenie życia Itachiego. Serio, to dodaje jakiś plus milion do tej postaci. Niewiadomych natomiast nie widziałem, a odcinek oceniłem na 9 przez ten średni początek. Śmiesznie Deidara udał, że wybucha, gdy tak naprawdę Edo Tensei przestawało działać, a Kankuro się zasłonił. Ta technika dana jest dwojaka. Z jednej strony mógł jej używać, bo to kontrola duszy, a właśnie ona miała zaraz zniknąć. Z drugiej jednak samo użycie techniki nie powinno działać, patrząc chociażby na Madarę, któremu zgasło Susano. Także niepotrzebnie wciśnięta ta scena tu była i niby jakim cudem po odwołaniu Edo Tensei nagle Madara mógł jeszcze wrócić do jego z powrotem i użyć Susano, no bez sensu. Gdyby nie ta sytuacja, to cały ten wątek z przybyciem Dana tak naprawdę mógłby być wycięty, bo nie wnosił za dużo moim zdaniem i jeszcze rozumiem, jakby to zostało zrobione po uwolnieniu się z Edo Tensei, ale tak nie było. Swoją drogą to też mocna bieda wytłumaczenie. Jak dla mnie to mega słabe, że od tak Madara się z tego wyzwolił. I co? Nikt inny, włącznie z twórcą tej techniki, tego nie zrobił? Nie siada mi to. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4,5. Raz, niby skąd Jugo wiedział, że zatrzymanie Edo Tensei nie zadziałało na Madarę? 2. Po co były te flashbacki po tym, gdy to powiedział? Wiecie? No bo ja nie. Parsknąłem za to, jak Suigetsu gadał i gadał i to nawet z sensem, a Sasuke go olał i po prostu wydał mu rozkaz przeniesienia części ciała Kabuto. Znowu później niestety te flashbacki, które zapychają, a sytuacje w nich były przed chwilą. Pięknie Suigetsu cały czas panikował, widać, że czuł respekt i bał się Orochimaru. No i później Kurama mówi, że nie ma żadnych szans z Jubim, bo to taki kozak, bla bla bla, a dziesięciogoniasty wcale nie jest jakoś szczególnie imponujący. Oczywiście ma potworną moc, ale trochę nic z niej nie wyniknie. Przynajmniej ja to tak wspominam. Śmiechem za to, jak Naruto mówił o marzeniu zostania Hokage, a Killer Bee rapował, że on to marzy o cycuszkach laseczek w średnim wieku. Nice. Jak widzicie, sinusoida jakościowa. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Podoba mi się to, że Tobi jest ich wrogiem, ale Gai chwali go w myślach za to, że ma dobry timing i udało mu się w odpowiednim momencie użyć Kamui. No i trzeba przyznać, że super on jest, bo gość dosłownie działa w sekundach.
Bardzo mi się podoba, że chłopaki wiedzą mniej więcej jak działa Kamui, ale Tobi ciągle im ucieka w ostatniej sekundzie i nikt nie jest w stanie tutaj dominować. Tobi musi ciągle robić uniki, bo go atakują, ale też nie może ostatecznie zadać komuś ciosu. Tutaj Kakashi zaczął łączyć kropki, że Tobi to może być Obito, choć jeszcze w to nie wierzył, to dostrzegł jakąś tam zależność w Kamui, no i wspaniale to sprawdził. Wciągnął swoim Kamui Rasengana, gdy Obito użył swojej techniki, co spowodowało kolizję. Dość skomplikowane to jest, jak się ogląda to pierwszy raz i nie wie się, dlaczego Kamui Kakashiego jest połączone z techniką Tobiego, ale Hatake dość dobrze to tłumaczy. Gdy Obito wysłał do wymiaru swoją część ciała, a Kakashi wciągnął Rasengana, to tak naprawdę te dwie rzeczy uderzyły w siebie w tamtym wymiarze, a po powrocie Tobi otrzymał obrażenia. Tutaj pięknie Kakashi już wie, że to Obito, ale my ciągle tego nie wiemy. Spoko sprawa, jak się ogląda to ponownie. Z minusów to standardzik, flashbacki. Odcinek oceniłem na 8. No i co mogę powiedzieć? Kakashi stwierdził, że tyle ile ma czakry, to pozwoli użyć mu tylko Kamui kilka razy. No i cóż, do tej pory użył już 2, a jeszcze będzie używał wielokrotnie na przestrzeni tego samego dnia, bez odpoczynku, gdzie przedtem nie mógł go używać prawie wcale. Bardzo sprytnie za to później znowu użył techniki, by wciągnąć do wymiaru całego klona Naruto, a nie tylko Rasengana, dzięki czemu Tobi został zaskoczony i Rasengan zniszczył jego maskę. No i dobra, te sceny z flashbacka są ok, ale wycięte są dialogi, to po prostu sceny puszczone z muzyką, chyba już zawczasu pomyślane, żeby je zrecyklingować później z dialogami. Słaby zabieg, 4 minuty takiej hały, a następne 4 minuty przeklejonych scen, a potem jeszcze trochę, no to jest już ponad połowa odcinka do wywalenia. Później ta scena jest bardzo jakościowa wizualnie i spoko, na koniec przybył Madara. Naruto mówił Kakashiemu, że to nie czas na depresję, bo jest wojna i w ogóle, no i słuszna rzecz, ale to bezwartościowe słowa od gościa, który non stop skupia się na wciskaniu innym swojej racji i gdyby to była jakaś osoba ważna dla niego, to teraz by używał talk no jutsu i smutał razem z nim. Niestety wybrakowano odcinek jedynie na 4. Ładne przebitki na pokonaną piątkę Kage i ten luźny komentarz Madary, że chyba nie jest z nimi dobrze. Nice. I ta krótka przebitka na rozłączone ciało Tsunade dość mocna. Bardzo mi się podoba ten spokój Madary, opanowanie, po prostu zablokował cios Naruto i mu oddał. Śmiesznie młody Obito pomylił Madarę z Kostuchą, niestety tutaj zaczął się festiwal tych samych flashbacków, które trwały prawie pół odcinka. Nie wiadomo jak brak, odcinek na 6. Ci Zetsu mają w sobie więcej życia i charakteru niż to, co dotychczas widzieliśmy razem wzięte. Świetnie Guru Guru streścił nieskończone Sukuyomi, stwierdził, że to świat marzeń i wszyscy zostaną do niego zaproszeni, po czym uznał, że w sumie to bardziej będzie tak wyglądać, że wsadzą ich tam wszystkich siłą. Spoko jest pokazane to progresowanie młodego Obito z przebitkami z przeszłości, krótkie sceny, dość intensywne. Ta mania Guru Guru okupi mnie bawi, chyba mam wewnętrznie 12 lat i spoko wyglądała ta scena, jak Obito chciał rozwalić ścianę, ale poległ i odpadła mu proteza. Z niewiadomych to Madara mówił Obito, że jeszcze do niego wróci, bo wiedział co się stanie, wszystko zaplanował, Obito miała spotkać tragedia. Tutaj też Zetsu wyjaśnił, że łącząc moc Senju i Uchiha można zdobyć zupełnie nową moc, ale nie powiedział jaką, a chodziło o Rinnegana. Dobra animacja, jak młodziaki przebudzili MS-a i pięknie tutaj Obito wpadł w szał i zaczął mordować Shinobi Kiri. Smutna i mega mroczna jest ta scena, jak Obito nic nie pozostało i tutaj stał się zupełnie innym człowiekiem. Minusów brak, odcinek na dychę. Ta manipulacja Madary była super efektywna. To, że Obito nie zabił Kakashiego, to jeszcze gdzieś tam rozumiem, ale czemu nie zabrał Sharingana, to już nie bardzo. Madara ogólnie opowiada prawdziwą historię, jednak sam nie wiedział, że był manipulowany, więc część z tych wydarzeń była pokierowana przez Zetsu i tak naprawdę to ten czarny Zetsu niejako stworzył tego Madara, a nie na odwrót. Mimo, że te dialogi to powtórka, to jest to dość przykra scena, gdzie Obito przestał być sobą, a dosłownie wcielił się w Madarę. Choć pozostała część odcinka to filler, to fajnie nam pokazali, jak powstawało Akatsuki i jak naiwne wtedy mieli podejście. I spoko ten Yahiko zakochany w Konan i na odwrót. Odcinkowi dałem 8. Kakashi gada do Jirai o sierotach Ame, a w tle kobietki w strojach kąpielowych z gazetki Erosenina.
Niestety było tutaj dość sporo tych samych flashbacków i tutaj Yahiko miał po raz pierwszy styczność z tym, że inni niekoniecznie są tego zdania co oni i nie zamierzają ich słuchać, więc nie wszystko załatwi dialogiem. Ładnie Danzo nie chciał dopuścić do sojuszu Konohy i Iwa i jego podwładni podmienili się w ninja Iwa Gakure, a później zbejtował Hanzo, że to Akatsuki sami z siebie zabili członków klanu Hanzo, bo ten dał im wolną rękę. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na szóstkę. W sumie ciekawie wygląda ten przemieniony Danzo, da się dostrzec pewne podobieństwa. Chłopy zabochlali sobie, a tu za ich plecami Konan została złapana, no i jak na to, że to organizacja próbująca działać słowem, a nie siłą, szybko postanowili zabić Tobiego i Zetsu. Ta technika tego grubaska jest całkiem niezła. Stworzył balonik z wody i nim cisnął w Tobiego, zamykając ich w więzieniu, a jego kompan postanowił zabrać ze sobą zamaskowanego Obito i zacementować tę bańkę, no ale tak naprawdę nic mu nie zrobił i zabił tylko sam siebie. Końcówka to w większości już to, co widzieliśmy. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Fajnie zaśmieszkowali z Obito, że jeśli mieliby zrobić rzeźbę z jego goglami i Sharinganem, to by wyglądało, jakby mu oczy wyszły z orbit i ta przebitka na to śmiechłem. Super Obito przeszedł przez technikę Kakashiego i wbił mu dużego shurikena w kolano. Niby zwykle te bronie to pierdoła, ale aż mnie zabolało kolano, jak to zobaczyłem. Pewnie też pomylę się w obliczeniach, bo aż tak tego nie śledziłem, ale to już chyba czwarty raz tego samego dnia, jak Kakashi używa Kamui, później piąty, niby po odzyskaniu czakry, ale jednak, później kolankiem w pysk, ała. Święty Tenchi, dopomóż mi oglądając ten ark. Naruto uwięziony był przez drewnianego smoka, ale tutaj stworzył sobie klony i uratował Bi oraz Kakashiego, a przed chwilą tracił czakrę Kyubiego. What the fuck? Obito też był takim kozakiem, tutaj motywacja Naruto go przerosła i dostał z bańki, mech sytuacja. Śmiesznie za to Kurama rzucił Kakashim w stronę Obito, by ten go wciągnął do innego wymiaru i żeby Hatake nie przeszkadzał Naruto w walce z Obito, ale to był plan, jako że zanim go tam wrzucił, to odnowił mu czakrę, a gdy Obito używał Kamui i przynosił swoje ciało do innego wymiaru, to Kakashi od środka go tam uderzał. Sprytne, nie powiem. Pięknie Madara na wywalaniu sobie radzi, a z kolei Jubi wygląda w sumie jeszcze gorzej niż poprzednio. Niewiadomych brak, odcinek na 5, dużo bez sensu w nim było. Muzyka dobra, jak się Jubi pojawił, wygląd jego już niekoniecznie. No, 7 sekund, żeby przejść w tryb mędrca, to już jest zabawne. Później najpierw dostaliśmy niezbyt ciekawą walkę Megazordów, a następnie 6 i 7, jeśli się nie mylę, Kamui, i to takie, gdzie Kakashi przeniósł prawie całego Bi. Najpierw musiał go wciągnąć i teraz wyciągnąć. No fajnie, fajnie. Trzeba przyznać za to, że pięknie Jubi opluł Bijudamkę ośmiogoniastego, odbijając ją palcem, ale jakim cudem Bi w ogóle przeżył taki wybuch? Pięknie Madara i Obito pocisnęli Naruto za ciągłe używanie klonów, propsik. Śmiesznie Obito przyznał rację Naruto, że powinna działać demokracja, więc odkładają głosowanie do momentu, aż ich wszystkich wybiją. Ten atak Zjednoczonego Sojuszu jest spoko, bo został zaplanowany i wykorzystano wszystkie atuty shinobi różnych krajów, co doprowadziło do unieruchomienia Jubiego. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Fajnie Madara i Obito opluli sojusz i po prostu się obronili przed tym zmasowanym atakiem. Tutaj Naruto zwichnął sobie od tego bark, no ale kilka minut później już to nie ma żadnego wpływu. No wiecie, po prostu głuptas o tym zapomniał, to takie proste. Spoko scena, w której w kompletnej ciszy widzimy, że Shikaku i Inoichi wypowiedzieli ostatnie słowa do sojuszu i zginęli. Problem w tym, że to było tak słabo rozegrane, że pomimo, że ich lubię, to nie wywołało to u mnie żadnych uczuć. Miło Madara podsumował sojusz, że chciał ich zniszczyć zanim zaczną te swoje motywacyjne gadki, ale kontrola Jubiego jest za ciężka, a Obito wyhodował też potężne jajca, wprost mówiąc Madarze, że ten jest na jego łasce. Nice. W tym samym odcinku też zginął Neji i fajnie, że w końcu znani nam protagoniści też zaczęli ginąć, tylko czemu to jest tak słabo zrealizowane? Jedyną rzeczą, która w tym była dobra, to to, jak Obito podsumował Naruto, że nie potrafił uratować swoich przyjaciół tak jak obiecywał i szczerze mówiąc byłbym w stanie uwierzyć, że Naruto by pękł,
ale drugą dobrą rzeczą jest to, jak Hinata sprzedała Uzumakiemu liścia, żeby ten się otrząsnął. Użyła tam na nim talk no jutsu, moim zdaniem słusznego, dobrego i mówię to jako kibic Madary i Obito na tym etapie. Sprytnie Bi użył Bijudamy i wcisnął bombę Jubiego w jego ciało, ale niby kiedy Naruto nauczył się przekazywać czakrę innym, skoro przedtem musiał się zeswitchować z Kuramą, bo tego nie potrafił. Niewiadomych brak, odcinek na 6. No fajnie to wygląda, jak Naruto rozdaje czakrę, trzeba przyznać, ale ryje mi banie, że co chwila się męczy i co chwila ma jej w opór. Spoko Kurama wytłumaczył, w jaki sposób Naruto rozdaje czakrę, nie zmienia to faktu, że to nagły boost znikąd. Ci co od tak sobie odcięli ogony Jubiego po prostu lecąc, bieda. Teraz Naruto znowu ma problem z ręką tylko po to, by Hinata od razu mu ją naprawiła. Aha. I ogólnie chcecie mi powiedzieć, że wystarczył jeden Rasen Shuriken, żeby odciąć Obito od Jubiego i Rock Lee z czakrą Kuramy, żeby przeciąć Madarę na pół? Coraz trudniej się to ogląda, uwierzcie mi. Końcówka jak zazwyczaj lepsza, gdzie spoko wygląda wyciągnięcie dusz z Shinigami i śmiesznie Suigetsu myślał, że Oro chce ich poświęcić do Edo Tensei. Niewiadomych nie widziałem, natomiast odcinkowi dałem 4. Zabawne, że na wieść o tym, że Tsunade jest piątą Hokage, Hashirama zrobił taką minę. Mega mi się podoba to, jak Tobirama stoi twardo i wręcz rozkazuje starszemu bratu, by ten był cicho, bo on próbuje rozmawiać z Orochimaru. Spoko Hiruzen wytłumaczył Sasuke, dlaczego dał taką misję Itachiemu i czemu on się do tego najlepiej nadawał, co Tobirama pięknie podsumował, jako że jest to przeklęte przeznaczenie Uchiha i ja tu stoję za drugim Hokage. Uważam, że dobrze zrobił, zachowując środki ostrożności i dając tak, jak uznał, dobrą dla Uchiha robotę, jednocześnie mając ich na oku, jeśli któryś znowu by ześwirował. Do tego tak naprawdę dość trafnie opisał, jak klan Uchiha rozwijał swoje umiejętności i to, że są oni klanem, który kocha najbardziej, czyli jasno pokazuje, że ich nie nienawidził, tylko popełnił research i wiedział, że są nieprzewidywalni. Pięknie zresztą ich podsumował tym, że myślał, że udało mu się dać klanowi odpowiednią pracę, żeby ci przyczynili się wiosce, ale skoro się wybili, to finalnie też jej pomogli. Badass. Wspaniała scena, jak Tobirama się wkurzył, podniósł jeden palec i już wszyscy obsrani, choć Hashirama też tutaj zrobił robotę. Jednak ta końcowa walka we flashbacku pierwszego Hokage z Megazordami nie jest już jakaś świetna. Niewiadomych nie ma, odcinek na 8,5. Madara jako dzieciak wygląda spoko, natomiast Hashirama bardzo zwyczajnie, ale trzeba przyznać, że umiał zdenerwować Uchihę, siadając mu na psychę, że jest od niego lepszy. Widzę też, że ojciec Hashiramy stosował raczej metody wychowania dość patologiczne, za to młody Tobiramka już od wczesnych lat planował tak naprawdę stworzyć prawo, dzięki któremu pozbędzie się niepotrzebnych konfliktów, jednocześnie krytykując dorosłych, którzy walczą dla zemsty. Oczywiście to myślenie jest zbyt dorosłe jak na takiego osobnika, ale taki urok anime. Dość hardkorowo pokazane są zwłoki kilkuletniego dziecka. To jest też ciekawe, że tak naprawdę pokój i ogólny pomysł na zjednoczenie się wyszedł bardziej ze strony Madary, przynajmniej na początku. W sensie ja to tak odbieram, jakby Madara miał początkowo jakikolwiek pomysł na to, a później fajnie dopełnił to młody Senju, który wybrał miejsce na wioskę, do tego już wstępnie opracował plan, jakby miało to wyglądać i tak dalej. Ciekawe, że Madara musiał się zatrzymać, bo prawie wyjawił, że ma Sharingana. Chłopcy regularnie się spotykali, ale nie mogli o sobie więcej powiedzieć, co jest smutne. Ta historia jest o tyle ciekawa, że nie jest jakaś taka typowa jak na to anime. Pokazuje początki wioski, plany, inne czasy, więc to zupełnie coś nowego. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 10. Te wyryte na kamieniach ostrzeżenia w sumie pokazują, że obydwaj mieli dobre serca w tamtym momencie, więc była nadzieja dla Madary. Nie wiem też, jak to interpretować, czy jako głupi błąd, że inni się dziwią, że Madara przebudził właśnie Sharingana, czy po prostu przedtem go ukrywał, bo przecież odcinek wcześniej prawie się o nim wygadał. Ogólnie pięknie Tobirama ograł Izunę i trzeba przyznać, że jakość kreski w tych odcinkach jest na o wiele lepszym poziomie, przynajmniej mam takie wrażenie. Tutaj także powoli widzimy upadek autorytetu Madary, gdzie powoli zaczęli się od niego odwracać nawet podwładni i moim zdaniem te Megazordy nie są nawet dobrze wyglądające. O ile jeszcze jakieś małe potworki potrafią robić robotę, tak już te giganty to nie robią na mnie żadnego wrażenia. Wręcz moje odczucia wyglądają tak, że ciężej zrozumieć, co tu się dzieje. Można by też uznać za dziwne, że po zdobyciu Eternala Madara nadal nie mógł pokonać Hashiramy, jednakże jestem w stanie gdzieś tam w to uwierzyć, że Senju przedtem nie chciał go zabijać i się wstrzymywał.
Madara w ogóle jakie ultimatum postawił: zabić brata albo siebie, wtedy zaufa Hashiramie. No sprytne w sumie, natomiast moim zdaniem decyzja Hashiramy była dobra i niedobra jednocześnie. Dobra, bo pchnęła pomysł o stworzeniu wioski krok dalej, zła, bo bardzo naiwna i tak naprawdę doprowadziła też do słabszych czasów, pod niektórymi tam względami. Mogli założyć wioskę bez Uchichów, wybić ich do cna i tyle, a tak to Uchiha zrobili bardzo dużo złego dla wioski. Niewiadomych brak, odcinek na 9. Niepotrzebny ten flashback sprzed dwóch odcinków, a później także były jeszcze inne. Ta scena, jak Madara nadał wiosce dosłowną nazwę, jest pokazana jako zabawna, ale prawda jest taka, że dużo miejscowości ma właśnie dosłowną nazwę. Bardzo mi się podoba ten twardy Tobirama i to, że niejako narzucił demokrację w wiosce, a tutaj Madara się spłakał, że nie został Hokage i miał ból dupki do Tobiramy, że gdy on zostanie drugim Hokage, to Uchiha zostanie unicestwione. No i cóż, mylił się. W zasadzie oni sami się wybili do prowadzili do tego swoimi czynami, a za czasów Tobiramy nie wiemy, by były jakieś akcje z Uchihami. To pytanie do Hashiramy, że kogo by zabił Madarę czy Tobiramy, jakby miał wybierać, to już w ogóle żałosne zagranie. Później dostaliśmy także słaby recykling, gdzie użyli tych samych scen, lecz tym razem, żeby pokazać, że Madary nie ma już w wiosce, zamiast stworzyć jakieś nowe animacje. I o rany, ale giga walka. Piu, 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 co za moc, co za siła, co za nuda. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Spoko, że Hashirama po stworzeniu wioski i zobaczeniu, że jego pomysł był dobry, w końcu pozbył się Madary, przynajmniej tak myślał. Zdał sobie sprawę, że ten Uchiha raczej się nie zmieni. Słowo Madary, że Hashirama się kieruje niewłaściwymi priorytetami, to już takie jego brednie. Właściwie to nikt nie miał za złe pierwszemu, że zabił Madarę, przynajmniej z tego co wiemy. To gadanie późniejsze Hashiramy, że w sumie to on doprowadził do wybicia klanu Uchiha, to ja się z tym kompletnie nie zgadzam. To manipulacje Zetsu, Obito, niezdecydowanie Hiruzena i potajemne rządy Danzo oraz sam klan w sobie są tego powodem. Niestety też było sporo flashbacków o Itachim, one są dobre, ale w kółko to samo, co już nie działa na korzyść. Później to już takie, które widzieliśmy od cholery razy. Tutaj Tobirama ponownie nawet wprost powiedział, że nie nienawidził klanu Uchiha, po prostu z nimi, tak jak i z innymi klanami, które stwarzały zagrożenie, postępował ostrożnie. Nawet pochwalił to, że bywali naprawdę oddani shinobi Uchiha, tacy jak Kagami. Śmiesznie Suigetsu w myślach mówił, że ucieka przy najbliższej okazji, a gdy to robił, to Karin sprzedała mu kopa. W sumie to on zawsze mówi, że nic go nie interesuje, ale ciągle się angażuje, co jest z nim zabawne oraz fajne. Karin śmiesznie się znowu kleiła do Sasuke, ale szkoda, że mu wybaczyła, wydawała się rozsądniejsza. Przynajmniej jeżeli nie chodziło o niego. Niewiadomych także nie widziałem, odcinek na 6,5. Ten Naruto to też chyba Edo Tensei z nieskończonymi pokładami czakry. On teraz już nawet nie tylko atakuje i broni siebie, ale też innych i to ciągle wzmacnia ich płaszcze z czakry. What the fuck? Chłopcu ma więcej tej czakry niż Jubi. Niby tu się zmęczył, co na plus, ale dam wam znać, jak szybko to nic nie będzie zna... Minutę. Tyle wystarczyło. A więc Jubi użył ten Penchi, czyli kataklizmu. Tak potężny efekt to wywołało, że w promieniu pewnie kilku kilometrów było czuć tę moc. Taka ultramocna rzecz, że nikt nie zginął, nawet randomy, chociaż to znowu zmęczyło Naruto. Fajnie, fajnie, naprawdę super. Druga połowa już lepsza za to jest. Kakashi tam czasu nie marnował, dopiero co pojawił się w wymiarze Kamui i od razu odpalił Raikiri na Obito, choć Zban zwątpił i go nie zabił, a powinien. Rozumiem, że przyjaciel były, ale to już nie ten sam człowiek i ma zamiar zniszczyć świat. Nie powiem, że nie powinien się wahać, bo pewnie nie da się tego uniknąć, ale źle, że tego nie skończył. Później też niepotrzebne flashbacki na Obito i Naruto, rozumiem, że to ma pokazać podobieństwa, ale to tylko słaby recykling. Jak widać, Uchiha wiedział o tym, że Kakashi nie zabił Rin, tylko sama się nadziała na Raikiri i że Kiriakure ich ścigało, bo to było częścią ich planu, ale nie wiedział, że to Madara maczał w tym palce. Kakashi też się zasłuchał za dużo Naruto. Obito mu powiedział, co jest powodem tej wojny, a ten mu wyskakuje z Talknojutsu. Na całe szczęście ten się nie dał, a wręcz użył odwróconego Talknojutsu, choć to też nie podziałało na Kakashiego, co na plus. Ta dziura w sercu jest fajnym symbolem, takim dosłownym i przenośnym, gdzie Obito, jak twierdzi, już nic nie czuje, a odpowiedzialną za tę dziurę jest system shinobi, wioski itd. Odcinek oceniłem na 6.
Wait, czyli techniki jest tak prosto się nauczyć, wystarczy znać pieczęci i elo? Rozumiem, że to technika najniższego szczebla, ale to trochę dziwne. Trzeba jednak przyznać, że spoko to wygląda, jak wszyscy używają tych pieczęci, żeby stworzyć wspólną technikę. Spoko wygląda także to, jak Ino się skupia, by przekazać info całemu Sojoszowi na polu bitwy, ale serio Minato był w stanie solo sobie przenieść na luzaku taką ogromną Bijudamę? Wytfy. Przecież za życia to trochę trwało, jak przenosił Bijudamę Kyuubiego. Wspaniale Madara z uśmiechem na twarzy wyskoczył z daleka i krzyknął Hashirama, a ten go zgasił, że musi poczekać, bo ma teraz na głowie Jubiego. Ten boost miał to taki z dupy, rany boskie. Nie podoba mi się kompletnie. Pięknie wszyscy za to złapali zdziwku, jak Sasuke powiedział, że ochroni wioskę i zostanie Hokage, a Shino pocisnął Kibę, że jego słowa o zostaniu Hokage były żałosne, bo każdy był skupiony na drużynie siódmej. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek na 5. Patrz się na Jubiego, jaki głupi, sam siebie zaatakował w tej barierze. Pięknie Madara sobie usiadł i czekał na Hashiramę, bo walka z klonem to nic ekscytującego. Chyba w przypadku każdego innego by mnie to irytowało jako celowa przewaga dla sojuszu, ale to tylko dodaje badasowości Madarze. Ale Jezus Maria, ale gównianie wyglądają te potworki Jubiego, a także dostaliśmy mech flashbacki Sakury i to takie długie, tylko po to, żeby powiedzieć, że dorównała Naruto i Sasuke, co prawdą nie jest. W sensie dorównała, jeśli mowa o wyspecjalizowaniu się w jakimś aspekcie, ale co do siły to jest nic nieznaczącym procentem w tej drużynie nadal. I ja rozumiem, że to wygląda dość widowiskowo, jak z piąchy jest w stanie rozwalić duży kawał ziemi, ale to niestety, bo wolałbym, żeby było inaczej, nie jest to porównywalne ani do Susano, ani do trybu Kyuubiego. Ta nowa technika Kiby miała być chyba imponująca, a to ten sam pies co wcześniej, tylko z trzecią głową. Aha. Już bardziej mi się podobała ta technika Shino, choć też była taka średnia, nic nadzwyczajnego. No i szczerze mówiąc, te ciosy Hyugów kiedyś wydawały się bardziej imponujące, a teraz to mam wrażenie, że to po prostu długo trwa i tyle. Pewnie dlatego, że od dawna żaden Hyuga nie walczył z kimś na poziomie, a te tygrysy nadal robią wrażenie, bo to coś w miarę nowego, ale szkoda, że chyba nigdy nie zostaną wykorzystane jakoś sensownie. To jojo Inoshika Cho jest w sumie dość zabawne i efektywne jak na takich leszczy jak klony Jubiego, ale to wszystko to taki pokaz nowości, które zostały zaprezentowane dość słabo. Niewiadomych nie zauważyłem, natomiast odcinkowi dałem 4. No, niezłe ABS-y ma ten Jugo. Tutaj też energiczne jest to jechanie Sasuke na wężu i ten skok Naruto na żabie, które trwają masakrycznie długo. Fajne jest to, że Naruto i Sasuke połączyli swoje techniki, aby dały lepszy efekt, co tak naprawdę zostało wyjaśnione dużo wcześniej, ale czy to było jakkolwiek ciekawe, ekscytujące, no nie powiedziałbym. Strasznie nudna jest ta walka z Jubim, to trochę taki poziom walczenia z Zetsu. Tutaj Tsunade leży sobie przepołowiona, a Orochimaru gada sobie na luzaku z Katsuyu. Piąta to w ogóle wygląda jak giga babcia w porównaniu do Jiraiya, który się nie odmładzał, no ale to może być właśnie efekt używania jej technik. Ta zmiana Orochimaru jest dla mnie dość problematyczna. Z jednej strony to tak nagle się trochę z dupy stało, z drugiej to może być kwestia jakiejś gry, większego planu, co by mi do niego pasowało, no ale nie oglądałem Boruto tak daleko, żeby wiedzieć to na tym etapie. Niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek na 5,5. Bardzo spoko wyglądają ci zmarnowani Kage, którzy zostali poturbowani przez Madarę, a teraz przez Tsunade uleczeni. Fajnie tutaj Sasuke olał Naruto i w myślach powiedział swój plan, że zamierza pozbyć się ogoniastych, żeby naprawić ten świat. Jest to też taka niewiadoma, że na tym się nie skończy i oglądając to ponownie jest to fajny easter egg. Ta walka Kakashiego i Obito jest super dobra z wielu powodów. Po pierwsze, początkowo to tylko efekty dźwiękowe bez muzyki, to często już bardzo dużo daje w Naruto. Po drugie, to praktycznie tylko i wyłącznie taijutsu, a więc skupiając się na nim wygląda to obłędnie. Po trzecie, połączenie tego z urywkami z przeszłości tak turbopłynnie to naprawdę działa zjawiskowo i po czwarte widać w tym skillsy. Jak na przykład to, jak Kakashi kopnął kunaja, który zranił Obito, a ten od razu mu oddał. Minusem tej walki są niestety flashbacki z Naruto, a szkoda. Giga plus, że Kakashi postąpił słusznie i przestał się wstrzymywać i atakował z zamiarem zabicia. Madara kozak, zrobił sobie z Obito marionetkę do wskrzeszenia i postanowił go kontrolować, żeby użył Rinne Tensei, ale Obito super w dobrym stylu się temu opierał i ta kreska bardzo mi się podoba. Tutaj Minato przeteleportował się do Obito i zadał mu cios, żeby Madara nie mógł się ożywić i też zdziwił się bardzo, bo nie wiedział do teraz, że to on był Tobim, na którego lata wcześniej nałożył
pieczęć. Paskudnie wyglądał ten członek Uchiha, jak poniósł klęskę, to też jest dość przykry widok, jednakże tak naprawdę Minato mu pomógł wyzwolić się z sideł Madary i Obito teraz mógł wciągnąć Jubiego i stać się jego Jinchurikim. Odcinek mega dobry, dałem 9. Średnia tego arku wyszła na poziomie 6,5. To nie jest słaby wynik, jeśli mowa o tak długim arku, jednakże jest to o tyle zabawne, że według mnie większość tych walk z Jubim, Obito, czy nawet niestety z Madarą i piątką Kage bywały słabe, a rozmowa pomiędzy Sasuke a czwórką Hokage była nawet ciekawsza. Wiadomo, bywały bardzo dobre momenty antagonistów, jak i protagonistów, ale tutaj powiedziałbym, że była jedna wielka sinusoida jakościowa. Przykładowo te klony Jubiego to taki zamiennik Zetsu, gdzie obydwie te istoty były typowym zapychaczem do szybkiego pokonania. Sporo też było takich bezsensownych zagrań, jak to, że Naruto się męczył tylko po to, żeby zaraz mieć siłę, tak samo z Kakashim i Kamui. Do tego wszystkiego to okraszone masą flashbacków. Z drugiej strony trochę dziwne, że Obito się nie męczył jakoś szczególnie, ale ten cały arc wywarł na mnie też pozytywne wrażenie pod tym względem, że moja opinia o Kabuto się zmieniła. Pierwszy raz rewatchuję Naruto i choć to bardzo długotrwały proces, to cieszę się, że to robię. I tak Yakushi okazał się bardzo zadowoloną postacią pod wieloma względami, tylko zagubioną. W tym arku padło na zmianę mojej opinii na temat tej postaci, ale miałem też tak z innymi, a więc fajne doświadczenie. Jak wiemy, XP ważna sprawa. Ja w mojej grze mam level taki jak liczba subskrypcji, także wedaj level upa.